Jak informuje jeden z ogólnopolskich portali internetowych, podczas uroczystości otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej organizatorzy planują nie lada gratkę. Ma być nią przepłynięcie do elbląskiego portu barki z węglem. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że szlak wodny nie jest ukończony. W związku z tym organizatorzy poszukują śmiałka, który podejmie się tego ryzyka. Uroczyste otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej planowane jest na 17 września 2022 roku. Organizatorzy w związku z tym szykują ciekawe wydarzenie towarzyszące temu. Szukają kapitana, który na pokładzie będzie miał duży ładunek węgla i popłynie z nim aż do elbląskiego portu. Eksperci w tej sprawie podkreślają, że zadanie nie należy do bezpiecznych. Taki pokazowy rejs groziłby katastrofą wizerunkową, gdyby płynąca nieoznaczoną trasą barka wbiła się na mieliznę, powiedział portalowi WP.pl Daniel Kotur, kapitan żeglugi śródlądowej, który nieoficjalnie usłyszał o tym szczególnym wydarzeniu. Barki o nośności 400 ton mają 1,9 metra zanurzenia, a większe jednostki o ładowności 800 ton 2,5 metra. Tymczasem kanał żeglugowy ze śluzy Nowy Świat do Elbląga jest nieukończony i nieoznakowany. Mogą być miejsca, gdzie głębokość to tylko 1,7 metra. Kapitan dodał, że sami organizatorzy mogą mieć problem nie tylko ze znalezieniem ubezpieczyciela takiego rejsu, ale również z pogodą tego historycznego dnia, która może zniweczyć te wielkie plany. Zdaniem wiceministra infrastruktury Marka Grubarczyka przepłynięcie ładunku z węglem do Elbląga ma być symbolicznym gestem energetycznego uniezależnienia się od Rosji.